Za nami druga edycja Gromdy, elitarny klub wojowników. No dzisiaj panowie było elitarnie oczywiście w studiu włodarzy, bo tak się popularnie mówi w świecie sportów walki. Don Mario i Don Mati, te pseudonimy pasują do was jak ulał, to muszę powiedzieć na początek. Chciałeś mnie obrazić teraz? Nie wiem, nie ja to wymyślałem. Nie no, myślę, że znowu kawałek dobrej rozrywki. Wydaje mi się, że ten format 2,5-3 godziny to jest idealny. To jest jak takie dobre pay-per-view w Stanach Zjednoczonych, kiedyś w stacji HBO, czy później w stacji Showtime. Nie ma co przeciągać na czas 5-6 godzin, tylko wydaje mi się, że przychodzą ludzie, dostają taką treściwą, pełną mięsa rozrywkę przez 3 godziny. Dużo ciosów, dużo krwi, dużo emocji w niektórych walkach. Sinusoida zdarzeń, zmienność nastrojów, zmienność sytuacji i nawet ten wielki finał. On powiedziałbym, że miał bardzo ciekawy scenariusz. My w studiu zachowaliśmy z Arturem, z Maćkiem niesamowitą pokorę do sportu, bo widzieliśmy już bardzo dużo i oczywiście na papierze wielkim faworytem był Maximus, a więc Dawid Żółtaszek, natomiast sport widział już wszystko. My widzieliśmy sporo i też nie chcieliśmy wizualizować tego finału pomiędzy Tysonem a Maximusem, zanim ta walka finałowa tego drugiego półfinału nie dobiegnie końca. I się okazało, że jeden cios, jeden powiedziałbym moment nieuwagi, zamknięte oko i spełnia jakieś dzisiaj, no powiedziałbym, swoje piękne marzenie Kubiszyn. Ziścił się ten jego sen, bo wcale ta walka nie układała się dla niego dobrze. Mariusz, zaskoczony przebiegiem w ogóle tego turnieju całej Gromdy 2, bo widzieliśmy pojedynki i dłuższe, i krótsze, i nokauty, i przerwania, i sporo kontuzji, no i sensacyjne rozstrzygnięcia. Powiem szczerze, że ja już niczym nie jestem zaskoczony tutaj na Gromdzie. Dlatego myślę, jeśli zaczynając od finału, który widzieliśmy, to powtórzyła się historia z pierwszej Gromdy, gdzie wszyscy stawiali wtedy na Bładziewicza. A wygrał Tyson, tutaj powtórzyła się ta sama historia i myślę, że dobrze dla tego całego sportu. Myślę, że tutaj emocji nie zabraknie. Na pewno Kubiszyn nie stoi na straconej pozycji i na pewno wyrównana walka. Już powiem szczerze, że nie mogę się doczekać tej Gromdy 3, bo wiadomo, emocje są strasznie. Powiem szczerze, że jestem naprawdę podekscytowany tym wszystkim, co tutaj zobaczyłem. Wynik zrobiony jest naszym wielkim zaskoczeniem, bo wszystkie oczekiwania nasze przeszedł, dlatego mówię, jestem w szoku, naprawdę. Słuchaj, Artur Szpilka jeszcze w naszym ostatnim studiu złożył petycję, żebyśmy zrobili super fight pomiędzy Bławdziewiczem a Maximusem. Że taki pojedynek by się naprawdę dobrze oglądało podczas tej Gromdy 3, gdzie dojdzie do finału pomiędzy Tysonem a Kubiszynem. Bardzo ciekawe starcie. Wydaje mi się, że Tyson na pewno jest zawodnikiem agresywniejszym, zawodnikiem bardziej ofensywnym, który ruszy, który będzie chciał od razu zasypać swojego rywala ciosami, który no, będzie szedł od pierwszego gongu. Natomiast Kubiszyn jest zawodnikiem doświadczonym, jest zawodnikiem spokojnym, jest zawodnikiem analitycznym, potrafi przetrzymać napór rywala, potrafi przepuścić, potrafi skontrować, także wydaje mi się, że możemy spodziewać się fajerwerków podczas Gromdy 3 w tym wielkim finale, gdzie no, stawka będzie spora. 100 tysięcy złotych za, nie wiemy, czy 30 sekund, czy za 10 minut. Ale pamiętajmy o tym, że to jest starcie finałowe, więc tylko jeden pojedynek podczas gali do tej pory, to czyli po 3 walki. To starcie z Bławdziewiczem już na pełnym zmęczeniu, z kontuzjami zarówno jeden, jak i drugi. Tutaj wyjdą na świeżo jeden i drugi zawodnik. No i to też budzi pewne wątpliwości, bo przygotowanie kondycyjne Kubiszyna stoi na naprawdę wysokim poziomie. No ale Tyson też tutaj w studiu wspomniał, że on przed Gromdą 1 przygotowywał się 2,5 tygodnia, a w tej chwili te treningi traktuje bardzo poważnie, przeszedł na drugą stronę w swoim życiu, chciałby żyć jak sportowiec, chciałby być sportowcem, doświadczył pierwszych oznaków popularności, doświadczył w tej chwili trochę lepszego życia niż wcześniej, także chce się temu poświęcić i zadeklarował, że będzie do tego finału naprawdę doskonale przygotowany. Jakieś przewidywania co do finału, Mariusz? Powiem szczerze, że wysoka poprzeczka, bo wiadomo, finał finałem, ale musimy też dobrać innych zawodników i teraz musimy pomyśleć dobrze nad tym, czy po prostu zrobić turniej dalej, czy po prostu złożyć tych zawodników, którzy boksowali, walczyli w pierwszej i drugiej Gromdzie. No myślę, że tutaj musimy wszystko przeanalizować i wszystko zrobić to dla kibiców, bo jak widzimy, no na pewno się to dobrze sprzedaje, na pewno ludzie chcą to oglądać i myślę, że musimy te emocje im dać. Słuchajcie, jesteśmy w takiej fabryce, gdzie tutaj
kręci się też filmy fabularne, więc nie wiem, czy to jest jak... Walka o ogień 2, czy... Na pewno tam się jakieś sceny odbywają, ale wszystko tam się dzieje, panie Mariuszu, widzę za blachą. Czujne oko, tak, Don Mario. Oko cały czas. Powiem szczerze, że tutaj dzisiaj takich historii się nasłuchałem, ilu tutaj nie było kibiców, ile tutaj nie było policji, ale myślę, że się dobrze skończyło. Wszystko jest opanowane, wiadomo, że jest Don Mario, jest Don Mati, dlatego tutaj myślę, że bezpieczeństwo przede wszystkim i myślę, że tutaj nikomu na naszych turniejach się nic nie stanie. Jeszcze była jedna kontrowersja, bo wydaje mi się, że musimy zachować uczciwość w całej tej sytuacji. Sądzę, że tam był trzeci punkt podparcia i jednak jeśli nie dyskwalifikacja, to sędzia absolutnie powinien... Mowa oczywiście o pojedynku Załęckiego z Soczyńskim. Tak, powinien absolutnie był dać czas Dzikiemu, żeby, czy Dzikowi, bo to jest Dziku, żeby odpoczął i na przykład za 3 czy 5 minut kontynuował ten pojedynek, bo też nam zależy na tym, żeby jednak ustalone przez nas zasady regulaminowe były od początku do końca respektowane. Na pewno ujmowanie punktu by tutaj nic nie zdało, ale wiadomo, ten odpoczynek... No, nie ma sensu, no bo, no właśnie, bo gramy do końca. Zgubiła ta terminologia bokserska. Ale na pewno ten odpoczynek się należał. Myślę, że tutaj sędzia wyciągnie wnioski. Ale też nie dziwmy się, wiadomo, że ci sędziowie są na ciśnieniu, bo widzimy, co tutaj się dzieje dookoła. Tutaj publika reaguje, tutaj jeden na drugiego chce wskakiwać i tutaj trener żywo krzyczy. Dlatego myślę, że wiadomo, i tak wytrzymują ciśnienie. Myślę, że nie wszyscy by to ciśnienie wytrzymali. Dajmy im szansę jeszcze tego trzeciego turnieju, zobaczymy. To jeszcze pytanko, bo w jednej z wypowiedzi... Ja myślę, że tutaj na tę publiczność przekłada się akurat... taka specyfika i charakterystyka promotora Don Mario, że jest elektryka cały czas. Słuchaj, czujne oko musi być, bo tutaj wiesz, trzeba żyć. Na unikach, na unikach. Wszystko robimy dla kibiców i po to to tworzymy, żeby po prostu tym kibicom tych emocji nie zabierać, dlatego myślę, że musimy te emocje dawać i ja to jestem taki wybuchowy strasznie, wiadomo, ale... Szczerze powiedziawszy, podsumowując to w ogóle drugie wydarzenie, to ja bym zwrócił uwagę na słowo, którego ty użyłeś w jednej z wypowiedzi, a więc sport, bo tego sportu widzimy, mam wrażenie, coraz więcej podczas tych walk. To nie były walki chaotyczne, tylko coraz więcej strategii, taktyki i przygotowania zawodników. No myślę, że to jest normalne, projekt się rozwija i zawodnicy, ci, którzy przystępują do kolejnych edycji, oni w tej chwili oglądają to już wszystko analitycznym okiem. Ci, którzy wystąpili w pierwszej grądzie, oni byli pewnie w najtrudniejszej sytuacji, wypływali razem z nami w nieznane i nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, oni pewnie też nie, nawet jeśli mieli doświadczenie z walk poza ringiem na gołe pięści, natomiast no, w tej chwili już są w stanie zawodnicy analizować, już są w stanie się przygotowywać, już są w stanie rozpracowywać swoich rywali, już gdzieś tam szukają w internecie więcej informacji o swoich rywalach i dobrze, bo to jest jakby gwarancja tego, że z grądy na grądę ten poziom będzie szedł do góry. Mariusz obawiał się o bohaterów kolejnych wydarzeń i tych super ekstra fightów, natomiast w rozmowach, praktycznie w każdej, po przegranych pojedynkach zawodnicy mówili, to mi się podobało, ja chcę tego więcej, te ambicje sportowe są podrażnione, bo jednak po przegranych pojedynkach chciałoby się zwyciężyć coś i zapisać jakiś pojedynek na swoim koncie z zielonym kwadarcikiem, chociaż tych rekordów jeszcze w walkach na gołe pięści nie liczymy. Rekordy liczymy, bo jesteśmy na BoxRec-u. Jesteśmy wpisani cały czas. Myślę, że tutaj wszystko idzie Przepraszam, takim... czy dogadałeś się poza jej plecami z PBU? Tak, wszystko jest dogadane. A wracając jeszcze do tego ekstra fajtu, bo powiem wam szczerze, że Bojka wskoczył tutaj za zawodnika, który nam wypadł bodajże 3 czy 4 dni przed i naprawdę pokazał się z dobrej strony, bo ja myślę, że tutaj boksersko na pewno umiejętności miał i myślę, że bardzo chłopak się nie porozbijał. Mam nadzieję, że wystąpi też na naszej kolejnej gali. Ale też widzimy, że ci zawodnicy się utożsamiają z Grądą. Ja powiem szczerze, że mam dużo informacji. Wiadomo, że tutaj musi być charakter, uczciwość, jakaś tam wiadomość, dogadanie. Wszyscy tutaj zawodnicy się cieszą, oni niczego się nie domagają, bo oni po prostu wiadomo, że to, co jest umówione, to dostaną. Dlatego myślę, że tutaj marka Gromda się rozwija. Nasze skromne osoby na pewno też to na to wpływają, przede wszystkim Mateusza. No i myślę, że trzeba się cieszyć, rozwijamy się, idziemy dalej. No i czekamy na Gromdę 3. Mam nadzieję, że jeszcze będą większe emocje. No i teraz, tak już puentując, bo to były dobre słowa na zakończenie tej rozmowy Mariusza. Kiedy Gromda 3? Bo to pytanie paść musi. Mam wrażenie, że apetyty również wasze pobudzone i chciałoby się wrócić jak najszybciej. No, zauważmy, że jednak w tym okresie pandemicznym czy popandemicznym doszło do sytuacji, że po 3-4 miesiącach suszy
błyskawicznie nastąpiło natężenie na polskim rynku imprez sportu walki. To są federacje MMA, to są kolejni promotorzy pięściarscy, więc też nie o to chodzi, żeby się dublować. Prawdopodobnie ciężko będzie znaleźć jakiś termin przed końcem roku, żeby nic innego w tym dniu się nie działo, bo też nie zależy nam na tym, żeby się ścigać. Zdajemy sobie na przykład sprawę, że chyba dobrze wybraliśmy, że zrobiliśmy galę dzisiaj w piątek, ten krwawy piątek, nazwa pasowała, jutro usiądziemy pod klatką i będziemy mogli obejrzeć walki Federacji KSW. Także musimy rozsądnie się zastanowić nad terminem, natomiast panie Mariuszu, chyba nam się to uda zrobić przed Wigilią, żeby ktoś zanim usiądzie do stołu wigilijnego, droższe prezenty sobie patrzy na te 100 tysięcy. Powiem szczerze, że na pewno, tak jak powiedziałeś, na pewno chcemy to zrobić przed Wigilią, nie będziemy tej daty zdradzać. Powiem szczerze, że coś już na pewno zarezerwowałem, nawet nie mówiąc tobie, ale myślę, że tutaj jutro to przeanalizujemy, bo dzisiaj już myślę, że nie ma czasu, trzeba uciekać do domu. Wiadomo, że ciężka praca i przygotowania do tej gromady trwały naprawdę długo. Wiadomo, czekają nas jeszcze inne wyzwania i inne zajęcia, dlatego myślę, że cieszymy się bardzo, że wszystko się udało, nikomu się nic nie stało. Myślę, że wiadomo, że kalkulacja i te rozcięcia to są wkalkulowane w tego pięści, dlatego jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony. Ale muszę wam powiedzieć, że 15 minut temu spotkałem po raz drugi tego wieczoru Kojota i cały czas powtarzam, mogłem dalej walczyć. No to pewnie jeszcze będzie czekał jutro i pojutrze, aż odzyska pełnią przytomność Rzepiński. Kojot, za dzisiaj dziękujemy. Don Mati, Mateusz Borek, Don Mario, Mariusz Grabowski. Dziękuję bardzo. Ja tytuł Dona się jeszcze nie odczekałem. Maciej Turski, dziękujemy za gromadę edycję. Kurczę, też kiedyś będziesz Donem. Czekam. Nauka nie idzie w las. Gromda Fight Club. Nie ma miękkiej gry.